Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Mancio, oto jest kolejny odcinek niesamowicie dokładnego symulatora bitwy. Tak, właśnie zaczynamy. Trzeba kolejne misje przejść, moi drodzy. Później się popawimy jeszcze trybem sandboxem. Widziałem, że gra wam się spodobała. Dlatego robimy kolejny odcinek, ale przepraszam, dlaczego tutaj jest tego? Level pierwszy, bo kliknąłem New Game. O nie, muszę wszystko przejść na nowo. W zasadzie to nie było takie trudne, to znaczy to jest pierwsze zwycięstwo. To również nie było trudne. Chłopaki, ale bitwa się toczy gdzie indziej. Słuchajcie, nie odprowadzajcie Zbysia po ostrym piciu teraz, błagam was. Okej, to też było proste, ale tutaj, jak widzicie, nie wszyscy chcieli mi pomóc wygrać. No i udało mi się dojść do tego momentu, w którym zakończyliśmy ostatni odcinek. Wcale mi to nie zajęło 15 minut. Nie, w ogóle. Dobra, słuchajcie, mamy 2500 monet. Zatem pójdźmy tradycyjnie. Jeden, dwa... To znaczy nie tradycyjnie, od teraz ustalam tradycję. Zatem pójdźmy tak. Dwa koniki, ponieważ jak wszyscy wiemy, koniki są świetne. Dwie balisty i do tego weźmy sobie może dużo poucherów, bo poucherzy są zawsze spoko. I do tego może dwóch przywódców. Dwóch chłopów na przywódców. Dobrze, zobaczmy jak to wyjdzie. Z kim my walczymy? Okej, walczymy z tarczownikami Roya, zatem bardzo dobrze wybraliśmy tutaj koniki, ponieważ... O, jak we mnie poleciała ta tarcza! Ponieważ te konie naprawdę nam się przydały. Zobaczcie, oni mają jeszcze tutaj tego. Jeszcze jakie oni tutaj mają dzidy! To są dzidowcy też. Obawiam się, że chyba moje tutaj... Okej, moi ucznicy o dziwo sobie na tarczowników Roya radzą zajebiście dobrze. Jestem zdziwiony, szczerze mówiąc. To chyba nie będzie ciężka walka. To chyba będzie jedna z tych walk, które wygrywam za pierwszym razem. Chociaż, nie wiem, tarczownicy, zobaczcie, teraz oni tutaj atakują kontrą. No ale nie, sorry, moi ucznicy są za bardzo wyszkoleni, żeby się dać na taką zdradziecką sztuczkę nabrać. No dalej, zostało dwóch tarczowników. Chyba nie chcecie powiedzieć, że tarczownicy Roya was pokonają we dwójkę. No, dobrze, walczyć z nimi. No strzelajcie go w tyłek! W tyłek go strzelajcie, no! O Jezu, z kim ja pracuję? Skąd ja płacę w ogóle? Wygraliśmy, ale tam są nadal namioty wroga, dlaczego ich nie zniszczyliście? Z kim ja w ogóle pracuję tutaj? Kogo ja wynajmuję, żeby walczył dla mnie? Dobra, jeszcze raz. Konnica podwójna. Po bokach, żeby leciała. Na samym środku niechaj stanie działko. A z wokół działka niechaj staną łucznicy. Tutaj stać mnie tylko na trzech łuczników. No i nasz generał przywódca, oczywiście na samym środeczku. Okej, dobrze, widzę, że teraz jest jeszcze więcej tarczowników Roya, a za nimi są jeszcze dodatkowo schowani footmeni. Okej, to się zapowiada bardzo słabo. Nie, to absolutnie tak nie zadziała. To znaczy, ogólnie pomysł, żeby użyć tutaj jakiegoś mocnego działa jest dobry, tylko że to jest bardziej robota dla balisty. O tak, balista tutaj się świetnie sprawdzi. Oprócz balisty co? Farmerzy? Serdeczni farmerzy? Chyba tak. Chyba serdeczni farmerzy będą dobrym połączeniem tutaj. Zobaczmy, balista musi wysadzić większość z nich. Bo farmerzy nie dadzą rady, to jest tania jednostka. Okej, świetnie tarczowników zniszczyliście. Byleby nie doszli do balisty. Balista ostrzeliwuje tutaj z boku. Tutaj jeden tarczownik ci chce wejść na plecy. Nie daj mu się. Ja pierdzielę, jak oni się tutaj rozlecieli. Dobra, ten tarczownik trochę za bardzo nie wie, co ma ze sobą zrobić. Wygląda na to, że... O Jezu, nie wiem, czy mam szansę na zwycięstwo. Niby jakaś tam jest, ale niewielka. Czy to właśnie moja balista została zniszczona? Tak. Okej, dajesz. Jeszcze jeden dobry strzał, tak żeby dwóch naraz, teraz! Czemu oni dają się zabić tak wcześnie? Halo, przepraszam, ja tutaj nie chcę żadnych update'ów OBS. Dlaczego OBS się teraz mi zaproponowałeś? Update chwili, kiedy nagrywam odcinek. Dobra. Myślę, że balista to jest absolutny mus. Tylko, że może trochę inne jednostki. Może inne ustawienie balisty. Jedna tutaj, druga tutaj. A jednostki w ogóle po drugim końcu ustawię. Czegoś takiego jeszcze nie próbowałem. A być może to jest dobry pomysł. Tutaj my walną łuczników po prostu na nich. No i oczywiście generał. Na samym środku musi być generał, to jest najważniejsze. Zobaczmy jak teraz to się wszystko rozłoży, jeżeli balista będzie z tej samej strony atakować. Dobra, tutaj pięknie tarczowników pocisnęliście, którzy wszyscy stanęli tutaj na nogi bez problemu. Co to ma być? Przepraszam, to jest jakieś oszukiwanie, wy powinniście nie żyć. Jak leży, to nie żyje. Taka jest zasada. Tak ustalaliśmy taką zasadę. Dlaczego się jej teraz nie trzymacie? Nie tak się mieliśmy bawić. Okej. Co ja mogę... Na pewno potrzebuję jednej balisty. Może balista na środku. Z boku. Niechaj będą łucznicy.
Gdzieś obok koło tyle łuczników myślę, że wystarczy. I nie mogę dać nikogo na froncie, ponieważ jak dam kogoś na froncie, to od razu ostrzeli to balista. Zatem dam z boku tarczowników Roya. No i będzie podwójny tutaj... Farmer będzie, dzisiaj będzie jeden przywódca, będzie to farmer. Okej. Zobaczmy, czy takie ustawienie jakkolwiek zadziała. Mam nadzieję, że moi łucznicy nie będą wytarczowników strzelać, bo to byłoby tragiczne. Uwaga! Pięknie, balisto, nic nie zrobiłaś! Uwaga, balista po raz drugi. Pięknie, balisto, w swoich idealnie! Balista po raz trzeci. A, już miałem nadzieję, że w zasadzie coś zrobisz, balisto. O, już chyba odpadasz, balisto. Nie, żyjesz jeszcze. Jakimś cudem ten koleś za tobą umarł. A nie, on żyje, on po prostu ją miecz z ręki wypadł. I teraz umarł. Nie chcę wiedzieć jak. To znaczy, chciałbym wiedzieć jak, ale ja tego nie zrozumiem jak. Teraz balista jest zniszczona i został u mnie jeden łucznik, który ma zniszczyć ich wszystkich. Nie za bardzo widzę, żeby to się stało. To wcale nie jest takie proste, jak się wydaje, słuchajcie, ponieważ wy nie bierzecie pod uwagę, że oni zbyt inteligentni nie są tutaj. Może ich wszystkich nakłuję po prostu na dzidę. Ciekaw jestem, jakby to zadziałało. Gdybym wziął wszystkich tutaj właśnie dzidowców, bym chciał ich wszystkich nakłuć na dzidę. Dzidowcy ich trochę podtrzymają, a z tyłu ustawił uczników tych lepszych. Zobaczmy, może coś takiego zadziała, kto wie. I tutaj jeden tarczownik, który będzie przywódcą. Zobaczmy. Dzidowcy biegną, tarczownik z tyłu. Mam nadzieję, że nie nadzieją tego tarczownika. Nie no, chyba go nie nadzieją. Pięknie, łucznicy! Dobrze, zawsze strzelacie za wysoko, to teraz akurat strzeliliście beznadziejnie. Okej, widzę, że moi dzidowcy absolutnie nie mają żadnych szans z kompozycją mojego przeciwnika tutaj. Gdyż moi łucznicy nie są za bardzo użyteczni, chyba nie są przystosowani jeszcze do walki jakiejkolwiek w swoim życiu. Zatem tak, jeszcze raz konnica, być może to jest właśnie sposób na zwycięstwo. Konnica plus jedna balista, porządna balista, która w coś trafi i do tego pięć chłopa, którzy staną tutaj, żeby być jakimś, nie wiem, posiłkiem. Zobaczmy. Bo oni tutaj wpadają. Ja pierdzielę, ta konnica co zrobiła! Cula odwaliła z boku! MVP! Play of the game! Play of the game! Play of the game. Wow, co on odwalił najlepszego! Ja pierdzielę, takie rzeczy! A powiedzcie mi, że przegram to. Nie mogę tego przegrać! No nie! No jak coś takiego mogłem przegrać? Przecież ta konnica, co ona zrobiła? Ja w życiu nie widziałem, żeby konnica coś takiego odwaliła. Jeszcze raz tak musi zrobić. W ogóle ją tutaj ustawisz, bo od boków tak pięknie w nich wjechała. To było cudowne. Okej, może pułczerów, bo skoro konnica tak sobie dobrze radzi, to pułczerzy już ich tutaj wykończą do zera. Oni są bardzo silną jednostką. Uwaga, konnica jeszcze raz. Uwaga, jeo, jak ich pięknie mieli od boku i jeszcze 30 razy tak zrób. No dobra, nie wyszło wam teraz, ale zostali jeszcze łucznicy, najlepsi łucznicy w mieście, tak? Mam rację? Najlepsi? No, no dwa razy w ryj dostałeś, umieraj. Uwaga, moi łucznicy są chyba naprawdę najlepsi w mieście. Jestem zdziwiony, ale no, wygląda na to, że sobie radzą całkiem nieźle. No już niedużo ich zostało, dacie radę? Łucznicy, dawajcie, to są tylko tarczownicy. To znaczy, to nie są tylko tarczownicy. Tarczownicy to poważny przeciwnik, ale nie mają miecza. Jeżeli tarczownicy nie mają miecza, to wtedy nie są aż tak strasznym przeciwnikiem, jak ci, co mają miecz. Czyżbyś... Wiktoria? Wygrana? Gdzie się ostani chowa? Pewnie jakiś tarczownik chowa się za tarczą. Gdzie się chowa? Czy to jest on? Czy on się tutaj chowa? No dawajcie, troszeczkę wyżej musicie w niego strzelić. Już w głowę mu raz trafiliście. Nadal żyje, ale dobrze. Zwycięstwo, tak się to robi. Ten napis to ja lubię. Lubię napis Victory. Dobra, 1600 teraz. Zatem konnica, moja ulubiona. Do tego... Mam jeszcze ochotę na katapulta? Nie, katapulta jest beznadziejna. Pójdźmy może balista. I do tego trochę pouczerów z tyłu, z boku.
Okej, mi coś takiego odpowiada. Na koło walczę. Ponownie tarczownicy, ale o, uwaga, oni mają teraz ciężką artylerię tutaj widzę. Dobrze, konnica już pięknie rozgromiła ich kule tutaj armatnie. No i już nie ma armaty. No i co, wy cienkie bolki próbujecie ze mną walczyć, jak ja tutaj jestem tak profesjonalnie przygotowany. Przepraszam, jakim są tam moich dwóch łuczników tutaj zginęło, skoro jeszcze nawet nikt do nich nie przyszedł. Ale mu miecz w ryj po prostu wsadził. Dobra, moja konnica już nie żyje. Moi łucznicy jakoś nie dali sobie rady. Zaskakujące, jak za... A, bo oni mieli takich łuczników na odległość, okej. Już wiem, jak się za to zabrać. Lecimy z konnicą. A później sobie zrobimy sandboxa. Już po tej rundzie zrobimy sobie sandboxa. Lecimy sobie z konnicą, słuchajcie. Ponieważ ona sobie pięknie radzi. I oprócz tutaj właśnie konnicy, weźmy sobie footmenów. Po prostu weźmy sobie footmenów, nie kombinujmy zbytnio, ponieważ oni sobie radzą świetnie ze wszystkim. To jest bardzo silna jednostka, oni mają i tak tylko dwóch łuczników. Nie, czterech łuczników mają, przepraszam. Dawajcie, musicie armaty zniszczyć, albo dobrze, niechaj armaty niszczą... Tak, niechaj oni sami się niszczą tymi armatami. Bardzo dobrze, armata na armatę. O nie, dobrze, te armaty niestety sieją troszeczkę mały pogrom wśród moich szeregów. No jak trafił idealnie, czemu moje armaty, jak ja biorę armaty, nigdy tak ładnie nie trafia. Ale dobrze, armata została zniszczona, jedna, druga. Jeszcze jedna konnica się trzyma. Rozjeżdża ich jak tylko może. Powinienem to wygrać. Powinienem. Błagam, nie wywalcie się, bo wy biegacie tak, jakbyście zaraz mieli na twarz upaść. Wiem, że już siły nie macie, ale dajcie siebie wszystko. No dalej. No, dobrze, konnica się rozwaliła o nich i w zasadzie to tyle było z tej konnicy. Ale tamtar, jak pięknie, zobaczcie jak on tutaj sieka. To jest po prostu, on jest zapalony, tutaj zaprawiony już w boju. To jest naprawdę świetny zawodnik, to jest pasza średniowiecza po prostu, on tutaj biegnie. Ciekawe, czy będzie miał finalnego fraga? Walczy z tą tarczą, próbuje, oj, nie udało mu się, pasza się położył niestety. Nie jego dzień. Ej, słuchajcie, tarczownik przed chwilą położył 5. No chyba nie powiecie mi, że to przegracie. No dalej, zostajesz ostatni, musisz go sklaczować, no dalej. Uda ci się, jeden na jednego. Nie wywal się o to, nie wywal się o to. No tarczowniku, nie uciekniesz, nie próbuj uciec. No dalej, w tyłek go, ciap. Ciapnij go w tyłek, no masz okazję. Nie, teraz to on ciebie goni. Co ty robisz? Wyjdź z tego rydwanu. Dobrze, odwróć się i go dziabli. Dlaczego ty trzymasz tarczę przy twarzy? Ty powinieneś osłaniać całe swoje ciało, nie tylko twarz. Przepraszam, czy może się ta paraolimpiada wreszcie tutaj skończyć? To jest najbardziej ekscytujący pojedynek, jaki... No chyba sobie, kurwa, żartujecie, no na... Nie wierzę! No, nie wierzę po prostu. Naprawdę nie wierzę, jak coś takiego mogło się wydarzyć. Dobra, jestem trochę załamany, no ale trudno. Spróbujmy jeszcze raz. Konnica. Ja wezmę tarczowników i walić to wszystko. Wezmę tarczowników. Gdzieś około tyle. 5 tarczowników, do tego 7 footmenów. O! I myślę, że taka kompozycja tym razem wygra. No dalej, wjedź od nich od boku, pięknie. O, jak idealnie armatę teraz szybko zniszczyliście. To dzięki temu wygramy, dzięki tej armacie. Tutaj łuczników, halo, żadnych łuczników nie pocisnęłaś, konnico. Konnico, postaraj się bardziej, nie w naszych, idioto. Nie w naszych, idioto. Jezu, dlaczego wy kolorów nie rozróżniacie? Dlaczego ja wziąłem samych daltonistów do mojej drużyny? Czy nie było normalnych żołnierzy, czy byli tylko daltoniści, którzy nie rozróżniają swoich żołnierzy od przeciwników? Dobra, weźmy jeszcze raz. Konnica. Weźmy samych tarczowników może. Dawajcie, tarczownicy. Musicie mi wygrać to. I dwóch barbarzyńców. Niechaj będzie. Barbarzyńcy to będzie takie, tutaj, nie wiem. Coś to będzie. Ten jeden barbarzyńca biegnie i hraszuje. Okej, konnice w siebie nie wjechały. To jest sukces! O się rzadko zdarza. Tutaj od rydwanu już coś odpadło, ale jeszcze jakoś się trzymają. No dalej, tarczownicy kontra tarczownicy. Nie, to nie są tylko tarczownicy, to są również tutaj footmeni schowani wśród tarczowników. Ale musicie to działko zniszczyć, bo to działko zaraz robi wam naprawdę wiele szkód. Okej, już jedna konnica leży. Dajesz, druga konnica, zajmij się tym działkiem. Dobrze.
Dobrze, dobrze, biegnij. No, no, miałeś działko, ale dobrze, że dwóch zabiłeś. I teraz działko, teraz działko. Nie wiem, jak on to przeżył, ale jestem pod wrażeniem, Czy on nadal żyje? Czy nadal ten koń żyje szalony? Mimo, że już nie ma osoby, która na nim panuje, ten koń nadal żyje i pracuje dla naszej drużyny. Dokładnie tak, sam koń nie wygrał. Konnico, daję ci ostatnią szansę, żeby odkupić swoje winy. Naprawdę, już więcej nie będzie ich. Bo ja już ciebie przestałem wierzyć. Mówię na poważnie, Konnico, nie wierzę już w ciebie. Byłaś świetna, cały czas byłaś świetna, a teraz co się z tobą dzieje? W ogóle ci nie idzie. W ogóle ci nie idzie. No, siebie się rozwijacie. Weźcie się postarajcie. Troszeczkę chociaż. Odrobinkę. Tyci. Nie za bardzo. Dobrze, świetnie. Tak właśnie miałaś w niego wjechać, Konnico. Dobrze, teraz zajmijcie się drugą armatą. Nie? Okej, to się zajmijcie nią zaraz. Może teraz? Może teraz? Okej, mojej konnicy już nie ma. A została armata i zostali łucznicy. I niestety, tutaj widzę, że tarczownicy bardzo dobrze przeciwdziałają łucznikom. Dobrze, wreszcie mi się nie udało. Jak dobrze, że ta armata... Chciałem powiedzieć, że jest ślepa, ale to nie jest ważne, ponieważ właśnie ta armata udowodniła, że jest bardzo dobra. Okej, jeżeli oni wystawiają swoją armatę, to ja powiem tak, że ja również mam armatę, ale ja się nie muszę nią popisywać tak jak oni. Ja zdecydowałem, że będę grał fair, ale jak oni nie grają fair, to ja również nie będę grał fair. I zobaczymy, jak teraz zagramy, jeżeli mamy dwie armaty i oni mają dwie armaty. Zobaczymy, czy będziemy się tak świetnie bawić. Dalej, armaty. Sprawdźcie, że będę z was dumny. Nie teraz! Teraz, dobrze. Okej. Okay. Poszło wam tak sobie. Nie wiem, co się dzieje z tym typem, ale nieźle go tutaj wystrzeliliście. Czy na poważnie to ma szansę wypalić? Czy na poważnie to ma szansę wypalić? Dawajcie, armato. Trafisz wreszcie? Proszę, traf niego. Ja tutaj widzę, że konica robi co może. Niszczy każdego po kolei. Czemu mój ma miecz? Ja nawet footmana nie miałem. Czy on sam podniósł ten miecz? Skąd on wziął ten miecz? Okej. Okay. Ten dziwny schemat tutaj zadziałał. To sobie zrobimy jednego sandboxa. W komentarzach piszcie propozycje, jakie chcecie zobaczyć walki. Jakie chcecie zobaczyć walki w sandboxie tutaj. Mam 2000 monet. Albo nie, wiem, nie zrobimy dzisiaj sandboxa. A sandboxa zrobimy w kolejnym odcinku, ale musicie mi napisać, jakie walki chcecie zobaczyć. Bo ja teraz w zasadzie mogę sobie zrobić jakąkolwiek walkę, ale ja nie wiem, czy to jest to coś, co chcielibyście zobaczyć. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, łapki w górę. Będzie dużo łapek, będzie kolejny odcinek. A to byłoby na tyle. Dzięki wam wielkie za oglądanie, zatem do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!